SUV i kompakt. Oba nowe, prosto z salonu i za tę samą miesięczną ratę. Czy to w ogóle możliwe? Okazuje się, że tak i zaraz Państwu wyjaśnię, w jaki sposób. Spotykamy się z panem Jerzym Witkowskim, doradcą Toyoty, z którym wspólnie porównamy dwie formy finansowania nowego samochodu. Na początek proszę mi powiedzieć, dlaczego mamy dwie ceny przy jednym modelu? Wynika to stąd, że Toyota oferuje dwa różne rodzaje finansowania. Jeden to klasyczny leasing, a drugi to program Smart Plan, w ramach którego możemy mieć samochód z salonu z miesięczną ratą nawet dwa razy niższą niż w przypadku klasycznego leasingu. Dla przedsiębiorców, którzy chcą ograniczyć wydatki, to jest bardzo korzystna opcja. W końcu mówimy tutaj o oszczędności rzędu kilkuset złotych. Dokładnie tak. To prosta matematyka. W tej samej kwocie możemy mieć samochód, albo mieć samochód i też pieniądze na opłatę koniecznych składek. Czy jednak każdy decyduje się na takie rozwiązanie? Zdarzają się też klienci, którzy nie muszą oszczędzać. Mają określony budżet i chcą go jak najlepiej spożytkować. I wtedy decydują się na klasyczny leasing. Niekoniecznie. W programie Smart Plan mogą jeździć samochodem wyższej klasy niż na wstępie zakładali, płacąc miesięcznie tyle, na ile byli od początku przygotowani. Dzięki temu nie muszą mieć na przykład ponad 140 tysięcy złotych, żeby jeździć autem za ponad 140 tysięcy złotych. Logiczne. Skoro mogę mieć lepszy samochód za takie same pieniądze, to dlaczego nie? W takim razie proszę mi powiedzieć, jak wypada porównanie Corolli Sedan z RAV4? Corolla Sedan to model z silnikiem 1.6 i wyposażeniem Active, a w klasycznym leasingu rata za nią wynosi 1583 zł. Natomiast RAV4 to napęd hybrydowy 4x2 i wyposażenie Comfort. Wysokość raty w programie Smart Plan jest nawet niższa, bo wynosi 1461 zł. Bardzo ciekawe. Widzą więc Państwo, że dzięki programowi Smart Plan możemy mieć SUV-a w takiej samej racie jak kompakt, albo płacić za kompakt nawet dwa razy mniej niż w klasycznym leasingu. Wybór należy do Państwa. Więcej o Smart Planie w pozostałych odcinkach. Zapraszam serdecznie.